priorytet to wysoki poziom badań naukowych, a co za tym idzie, musimy zwiększyć intensywność i efektywność współpracy między jednostkami administracyjnymi a pracownikami i doktorantami, tak aby ułatwić tym pracownikom zdobywanie funduszy na badania i prowadzenie tych badań, i wtedy wszystkim nam będzie się łatwiej pracowało. Po drugie, wysoki poziom dydaktyki. Tutaj przede wszystkim otwartość na potrzeby studentów, ale też zwiększanie naszej oferty dydaktycznej, szczególnie też w języku angielskim, dlatego że stajemy się bardzo atrakcyjni dla studentów z zagranicy. Interdyscyplinarność i badań, i kształcenia jest również bardzo ważna. Jeśli chodzi o administrację, to właśnie wyjście naprzeciw pracownikom, i to wtedy ten lepszy kontakt będzie też z korzyścią dla pracowników administracji, i wreszcie odbiurokratyzowanie różnych procedur, przepisów. Oczywiście jesteśmy tutaj obwarowani przepisami wyższej rangi, typu ustawy czy rozporządzenia ministra, ale to, co w uczelni może działać prościej, niech działa prościej i szybciej. I wtedy myślę, że możemy liczyć na to, że ten piękny kampus, zarówno Oliwskie, i w Sopocie, i w Gdyni, mamy teraz trzy miejsca, którymi naprawdę możemy się chwalić, że one będą żyły, że badania będą wykonywane na bardzo wysokim poziomie, że nasza dydaktyka będzie tak dobra, że studenci będą zadowoleni i dumni, że studiują na Uniwersytecie Gdańskim.